Dobry wieczór. W środę 15 maja Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę o języku śląskim uchwaloną przez Sejm. Według prezydenta są to po prostu dialekty o charakterze najczęściej lokalnym. I kiedy on rozmawia z ekspertami, na Górnym Śląsku artyści, radni, a także prezydenci śląskich i zagłębiowskich miast apelują do głowy państwa. Dla wielu to nie tylko walka o uznanie języka śląskiego za regionalny, to także walka o śląską tradycję i kulturę. Karolina Komada. Najpierw ponad 130 osób związanych ze światem kultury, nauki oraz mediów podpisało apel do prezydenta. Teraz każdy może zrobić to samo, wystarczy wysłać pocztówkę. Szmaterlok, flidry, batki, zicherka, modry, jak mój ancuk i tak dalej, i tak dalej. Pokazując piękno tego języka, jednocześnie pokazując, że to nie są słowa, które zniszczą język polski, tylko to są słowa, które wzbogacą przestrzeń publiczną Polski. I oczywiście przygotowaliśmy taki apel: panie prezydencie, proszę podpisać ustawę o języku śląskim. Bo prezydent Andrzej Duda oficjalnie jeszcze nie zdecydował, choć jasno komunikuje, jaką rozważa decyzję. Rozmawiam na ten temat także z ekspertami. Proszę pamiętać, że większość ekspertów jest jednoznacznego zdania, mówią o naukowcach, że na Śląsku jest bardzo wiele dialektów, w których mówią ludzie w poszczególnych miejscowościach. Są to po prostu dialekty o charakterze najczęściej lokalnym. Dyskusje w Warszawie i dyskusje w całym regionie. Prezydenci miast Rudy Śląskiej, Sosnowca, Rybnika, Mysłowic, Świętochłowic, Wodzisławia Śląskiego i Katowic podpisali list skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym apelują o uznanie języka śląskiego językiem regionalnym. To nie jest tak, że jeżeli uznamy język śląski, to będzie super obowiązek we wszystkich urzędach rozmawiać po śląsku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My musimy mieć tą zdolność, możliwości rozmowy z kimś, kto będzie chciał rozmawiać w języku śląskim. Niezależne uchwały z apelem do prezydenta przyjęły Rady Miejskie w Katowicach oraz Rudzie Śląskiej. Samorządowcy i parlamentarzyści przypominają, że ustawa niesie ze sobą konkretne środki na rozszerzanie kultury języka śląskiego. Zawsze jest problem właśnie z takim lansowaniem, pokazywaniem choćby zespołów, które grają, śpiewają w języku śląskim. I tu mówię od folku po heavy metal po śląsku, przecież takie zespoły mamy na Śląsku, więc to są takie konkretne fundusze i pieniądze także dla właśnie instytucji kultury, dla mediów i tego się tak szczerze mówiąc po prostu domagamy. Według językoznawców uznanie języka śląskiego za język regionalny to tak naprawdę wpisanie go do kategorii prawno-politycznej, dzięki której śląski będzie nauczany w szkołach, a miasta będą mieć podwójne tablice. Natomiast jako taki, z perspektywy językoznawczej, język śląski istnieje. Ludzie nim mówią, ludzie nim piszą, jest skodyfikowany, ma ustalone zasady pisowni i gramatyki. Nauczanie języka śląskiego mogłoby być możliwe od 2026 roku, choć już trwają prace nad przygotowaniem podstawy programowej, podręczników i nauczycieli, którzy będą mieli wsparcie z Kuratorium Oświaty. Wspomaganie, wsparcie pracowników Kuratorium Oświaty przy prowadzeniu każdej nowości, tak jak każdego przedmiotu, które do szkół się wprowadza. Wsparcie w szkoleniach. Wsparcie w organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy ewentualnie tego przedmiotu będą uczyć, dla oczywiście uczniów, którzy wykażą taką wolę. Determinacja jest duża, ale czy wystarczy, by prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę? Tego pewnie dowiemy się najpóźniej za kilka tygodni. Nie żyje trzeci z poszkodowanych górników z kopalni Mysłowice Wesoła. Tragiczne informacje przekazał w środę rano wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst. Akcja ratownicza w kopalni została zakończona. Paweł Jędrusik. Poszukiwania zaginionego górnika trwały przez ponad 24 godziny. Do ciała poszkodowanego ratownikom udało się dotrzeć w nocy. To 43-latek z ponad 16-letnim stażem pracy. Przed godziną czwartą ratownicy dokopali się, tak można powiedzieć, do fragmentu ciała. Już był kontakt z tym poszkodowanym i po kolejnych kilku godzinach, mniej więcej koło godziny 7, udało się uwolnić tego pracownika i wówczas lekarz po przebadaniu stwierdził zgon. Do tragedii w kopalni Mysłowice Wesoła doszło we wtorek w nocy. W wyniku wstrząsu w rejonie drążonego wyrobiska korytarzowego poszkodowanych zostało 13 pracowników kopalni. 10 z nich przetransportowano do szpitali. Z tych 10 osób
Z ostatnich takich informacji wiemy, już 3 osoby są wypisane, wyszły do domu. W 2 przypadkach wiemy, że były robione zabiegi na tych pacjentach. Niemniej jednak ogólna opinia i stanowisko lekarzy jest takie, że nie ma zagrożenia życia dla tych poszkodowanych, którzy jeszcze się znajdują pod opieką lekarzy w szpitalach. Jeszcze dziś w kopalni ma zebrać się zespół do spraw zagrożeń, a najprawdopodobniej w czwartek lub w piątek zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Prawie 4 miliony złotych do wydania, 15 zadań publicznych do realizacji i wiele propozycji do zgłoszenia. W Jaworznie ruszyła 12. edycja jaworznickiego budżetu obywatelskiego. Dzisiaj w dość nietypowy sposób można było oddać swój głos podczas masowego pisania wniosków w Urzędzie Miasta, o czym zaraz opowie Magda Sincewicz. Rowerowy tor Pump Track, geopark z stężnią czy imponujący nowoczesny kompleks rekreacyjny w samym centrum miasta. One już są. Wszystkie stworzone w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Jak widać, warto oddać władzę w ręce mieszkańców, bo wiedzą jak to wykorzystać. Mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im tak naprawdę potrzeba. My wiele projektów realizujemy w ścisłej współpracy z mieszkańcami. Jednym z przejawów tej współpracy jest właśnie tej partycypacji, właśnie realizowano od wielu lat budżet obywatelski. Tutaj coraz więcej środków na to, żeby mieszkańcy sami podejmowali decyzje, co chcą zbudować, w co chcą inwestować. Przy ich udziale realizowany jest także szereg innych miejskich projektów, takich jak m.in. rewitalizacja dworca w Szczakowej czy działania w ramach akcji Jaworzno w dyskusji, bo kto jak nie oni wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby. Tak jak pan Piotr, który przyszedł dzisiaj, by przy pomocy urzędników złożyć wniosek w tegorocznym budżecie obywatelskim. Jest to na tyle dobre i wygodne, że po prostu w każdej dzielnicy widzimy, czego brakuje i chcielibyśmy po prostu rozbudować to, co na czym największy jest popyt. Tym razem chodzi o rozbudowę jednego z boisk z dodatkową strefą atrakcji dla dzieci. Wśród wcześniejszych, najczęściej zgłaszanych propozycji znalazły się m.in. place zabaw, siłownie pod chmurką czy dodatkowe miejsca parkingowe. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że raz do roku mogą w ten sposób zdecydować o tym, co się w przestrzeni ich najbliższej dzieje i no już jest to taki element stały. I mimo, że masowy maraton pisania wniosków trwał tylko jeden dzień, to nie koniec głosowania. Swoje propozycje może zgłosić każdy, zarówno wypełniając ankietę, jak i w sposób elektroniczny. Każdy mieszkaniec może zagłosować raz, wskazując jedno zadanie. Nabór potrwa do 3 czerwca. Wyniki poznamy jesienią. Po języku polskim przyszła pora na królową nauk, czyli matematykę. Dziś drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Jak przyszłym uczniom szkół średnich poszło na egzaminie w Mysłowicach, sprawdzał Paweł Jędrusik. Choć dla wielu matematyka to prawdziwe schody do bram piekła, to w szkole podstawowej nr 10 w Mysłowicach uczniowie, którzy wyszli z egzaminu, mieli raczej zadowolone miny. W swoim egzaminie zamierzam iść na dni otwarte, złożyć papiery jak najszybciej, żeby być pewny, że się dostanę. A egzamin myślę, że przebiegł w miarę. Nie był jakiś za trudny, ale też nie był za łatwy. Było sporo zadań z geometrii, były też zadania z sześcianami i z ostrosłupami. Moim zdaniem całkiem łatwy był ten egzamin. Zastanawiałam się nad niektórymi zadaniami, ale moim zdaniem było w porządku. Na szczęście też wychodziły dość ładne wyniki, nie jakieś po przecinku, więc nie było najgorzej. Nie był trudny. Taki łatwy był, taki w sam raz. W całej Polsce do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 200 tysięcy osób. W szkole podstawowej nr 10 w Mysłowicach nauczyciele i dyrekcja nie kryją, że będą tęsknić za tym rocznikiem. Bardzo ambitni uczniowie w tym przypadku są w naszej szkole. Znamy te dzieci od pierwszej klasy. Wiadomo, że 1-3 to jest inny nauczyciel, 4-8 to już inni nauczyciele, no więc szkoda będzie. Wielokrotnie zdobywali pierwsze miejsca, czy w województwie, czy w mieście i mówimy, że po prostu ich zatrzymamy, że nie pójdą do szkoły średniej, bo naprawdę wspaniały rocznik. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca. W kalendarzu dzisiaj jej święto. W tym roku jednak wygląda ono zupełnie inaczej. Jak widać po uprawach i ogródkach działkowych, rozpoczęła świętowanie swoich imienin znacznie wcześniej. Zimna Zośka, bo o niej mowa dzisiaj jak najbardziej jest gorąca. Zdążyła jednak wyrządzić wiele strat, ale o tym opowie już Magda Sincewicz.
tu kwitną, a tutaj zmarzły. Wystarczyła jedna noc i spory przymrozek, bo aż z minus 7 stopniami, by to, co zaczęło rozkwitać, zmarzło. Normalnie winę zwalilibyśmy na nią, zimną Zośkę. Ta jednak w tym roku pokazała swoje inne oblicze. W zasadzie to przed zimnej Zośki nie sadziło się pomidorów, nie? Ani nic się nie siało w ogródku. A w tej chwili to było miesiąc wcześniej, nie? Był upał, później była zimna Zośka, a teraz znowu jest lato, nie? Jest i choć promienie słoneczne pozwalają rosnąć temu, co jeszcze się nie rozwinęło, to nie uratują już tego, co poszło na straty. I mimo, że pogoda przecież bywa nieprzewidywalna, to wciąż nas to zaskakuje. W zeszłym roku wszystko było później, a w tym roku jakoś tak szybko się przyroda obudziła. Obudziła i obrodziła. Stąd o wiele wcześniej możemy cieszyć się jej owocami, zarówno na działce, jak i na bazarze, jak choćby słynnymi już czereśniami. W tym roku ich cena waha się od ponad 20 do prawie 70 zł. W zeszłym tygodniu to były z Urugwaju, to były drogie czereśnie. Nie wiem, jak z naszymi będzie, bo podobno jest dużo wymarzniętych drzewek. No, a to są akurat węgierskie. Widocznie tam lepsza pogoda. A może nie wierzą tam po prostu w zimnych ogrodników i nią, zimną Zośkę. W ten czas jest wyż na północy, nad Atlantykiem, a niż nad Rosją. Ponieważ wyż kręci się zgodnie z wskazówkami zegara, a niż przeciwną stronę, czyli się to wszystko zaziemia, jest taka maszyna, która zasysa to zimne powietrze. W tym roku mieliśmy z tym zjawiskiem do czynienia 3 tygodnie temu. No i sadownicy, szczególnie producenci winogron, mieli poważny problem. I tutaj jesteśmy przy drzewie, gdzie właśnie 3 tygodnie temu, no o, zrobiło się coś takiego. Wyglądało, że to drzewo padnie, no ale ono jest silne i proszę bardzo, odrasta. No ale już owoców nie będzie. Zgodnie z przysłowiem Święta Zofia kłosy rozwija, pozostaje mieć zatem nadzieję, że pojawią się one w przyszłym roku. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy. Dobranoc.